Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 2 stycznia 2012 rok, poniedziałek, Jana 3,16. Boża miłość do grzeszników. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w jej wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Boskość Chrystusa. Boskość Ojca praktycznie nie jest kwestionowana. Ci, którzy podważają prawdę o Trójcy, usiłują to czynić przez dyskredytowanie boskości Syna. Gdyby Jezus nie był wiecznym Bogiem w pełnym znaczeniu tego słowa, wówczas plan zbawienia byłby oparty na bardzo chwiejnych podstawach. Co Paweł, niegdyś gorliwy faryzeusz, mówił o boskości Chrystusa? Zobacz Filipian 2. 6. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upieraj się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Jak na byłego faryzeusza ugruntowanego w starotestamentowej nauce o jedności Boga, to stwierdzenie Pawła mogło się wydawać zdumiewające, gdyż świadczyło o jego głębokim przekonaniu o boskości Jezusa. List do Hebrajczyków, napisany do Żydów, którzy podobnie jak Paweł wyznawali ścisły monoteizm, zawiera wyraźnie stwierdzenia podkreślające boskość Syna Człowieczego. W Hebrajczyków 1:8-9 boska natura Chrystusa jest przedstawiona jasno, dosadnie i z mocą. Jednym z najważniejszych dowodów boskości Jezusa jest Jego samoświadomość, której dawał wyraz w swoich licznych wypowiedziach. Nigdy nie obwieszczał On swojej boskości w sposób ostentacyjny czy prowokacyjny, ale cztery Ewangelie zawierają liczne dowody, które świadczą, że Chrystus rozumiał, że jest Bogiem. Jezus raz po raz przypisywał sobie boskie cechy. O aniołach bożych mówił jako o swoich. Twierdził, że ma prawo odpuszczać grzechy. Oświadczył, że jest sędzią świata. Któż inny prócz Boga mógłby słusznie przypisywać sobie takie uprawnienia? Zastanów się nad tym, jak Jezus przyjmował wyrazy boskiej czci ze strony ludzi. Zobacz Mateusza 14:33, 28:9, Łukasza 24:50-52, Jana 9:35-38. Porównaj jego zachowanie z postawą Pawła w podobnej sytuacji. Zobacz Dzieje Apostolskie 14:8-18. Mateusza 14:33. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę ty jesteś Synem Bożym. A oto Jezus wstąpił im drogę i rzekł: bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Łukasz 24:50-52. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniosłszy ręce swoje, błogosławił ich. Stało się, gdy ich błogosławił, że rozstali się z nimi. A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. Co akceptowanie przez Chrystusa wyrazów boskiej czci oddawanej mu mówi o jego boskości? Podczas procesu Jezusa jeden z zarzutów był taki, iż twierdził on, że jest Synem Bożym. Gdyby Chrystus nie uważał się za Boga, miałby wówczas świetną okazję, by wyjaśnić ewentualne nieporozumienie, a jednak nie uczynił tego. Właśnie podczas procesu zaprzysiężony przez Kajfasza Jezus potwierdził swoją boskość. Tak więc mamy kolejny mocny dowód na boskość Chrystusa.
Zastanów się nad życiem Jezusa na ziemi, skupiając się na fakcie, iż jest On Bogiem, Stwórcą Wszechświata. Jak świadczy to o miłości Boga do ludzkości? Dlaczego ta zdumiewająca prawda może być dla nas źródłem pociechy i nadziei? Dziękuję.